Dobra, dobra. Siema, siema. Siema, następny dzień, kolejny wyzwanie. Mamy posiane żyta praktycznie. Można powiedzieć, że mamy posiane. Rzepak sobie rośnie, żyto sobie rośnie. Teraz bierzemy się za wykopki. Mamy dzisiaj 18 września. No i mamy tutaj kopaczkę. Storocznik 96. Grimmy DL 1500 ze stołem przebierczym. Tu macie stół przebierczy na 4 osoby. Tu odbieram kamienie. U nas są piachy i ogólnie kupiliśmy tą kopaczkę chyba 5 albo 6 lat. 6 lat temu chyba. Albo więcej. Ale chyba 6 lat temu mi się wydaje. Także przekopało już praktycznie u nas 300 hektarów. Można powiedzieć, że praktycznie bezawaryjnie. Jedynym mankamentem i minusem tej maszyny to są te stół selekcyjny. Widzicie, te jaśniejsze wałki wszystkie zostały wymienione. Który jeden wałeczek kosztuje 1000 zł. No to mamy 5, 6, chyba 7 czy 8. 8 wałków zostało już wymienionych przez te cały czas. Pękają niestety. Ale co zrobić? Ten ogólnie separator jest przystosowany do ziem ciężkich, które muszą odbierać dużo ziemi, a nie na zakamienione pola, więc tu powinien być inny system selekcyjny odbierania tych kamieni. Bo zobaczcie, co się dzieje na przykład z wałkami, gdy są kamienie. Kamienie wchodzą tu między gumę. Obroty oczywiście są tutaj no, dosyć sporawe. No i się to wszystko rżnie. Już była nakładana guma nowa, ja nakładałem silikonem akurat, takim twardym, specjalnym klejem. Tak samo wałki też. Tutaj są zdjęte, właśnie są w garażu. Będziemy je regenerować, bo nie da się nimi po prostu robić. Wpadłem na pomysł, żeby dać. Tu wałek przy wałku był gumowy, jeden spiralny, drugi gładki. Wpadłem na pomysł, żeby dać wałek z kwasówki, drugi gumowy, tak na przemian, żeby po prostu tych kamieni tutaj nie wciągało, nie szarpało tych gum, bo te wałki są strasznie drogie. Jeden wałek gumowy kosztuje 700-800 zł praktycznie netto, czyli 1000 zł brutto, a tu mamy 16, czyli 16 tysięcy, gdybyśmy musieli wymienić cały nowy, więc postanowiliśmy wymienić co drugi nowy, a ten. Zaraz spadnę, coś mokre jest. Co drugi nowy. I nas to wyniesie w granicach 3500, czyli no następny wydatek. Także widzicie, no. Non-stop wydatki w te maszyny. Niby nowe, no ta jest stara, 96 rok, ma już kupę lat. Ale no daje rady, wystarczy troszeczkę jeszcze włożyć, parę złotych trzeba, żeby to chodziło i będziemy dalej robić, no. Nowy kosztuje 600 tysięcy, więc lepiej chyba włożyć powiedzmy nawet te 10 tysięcy i kopać kolejne powiedzmy 5 lat, bo to kombajn naprawdę jest stary, ale to chodzi, to jest niesamowita jakość. Że ona wytrzymała u nas tyle kamieni, co my zbieramy, tyle ton. Sami zobaczycie, będzie filmik pewnie z kopania, zobaczycie, ile tych kamieni u nas jest. No może nie jest tam strasznie tak, no ale ten kombajn odczuwa te kamienie, więc zobaczcie, na sam bęben będę musiał zdemontować ten bęben. Zobaczcie, co się dzieje od kamieni. Robią się kwadratowe. Jak do nas przyjechały ten kombajn, to tak wyglądały te bębny. A teraz wyglądają tak. Także kamienie niestety u nas to jest taki kamień milowy. O, tutaj jeszcze, no tutaj spawywałem, bo to pękało, pracowało, to jest na tym siłownik dyszel. Skręca nieraz się nieraz jest mokro, to szarpie się tym kombajnem.
No wiadomo jak to jest, jak jest mokro. Tutaj elektryka. Nic jeszcze do niej nie patrzyłem. Elektrozawory. Nic przy nich nie robiłem. One są praktycznie już tą pordzewiałe. Zaś nie działały wszystko, ale to wszystko ja go podczepiłem w tym roku i to wszystko chodzi. Nic tam nie zaś nie działo, żadna kostka czy coś, żeby coś nie działało. Nie wiem jak oni to zrobili, ale da się, no. No zobaczcie, tyle kabli, to wszystko pucha zamknięta. No, to wszystko chodzi, nie wiem jakim cudem ta cała elektryka, ta cała hydraulika. Podczepiłem i normalnie z kopyta, jakby kopał przed chwilą całe tygodnie. Rozruszany, więc jakoś naprawdę super. Siłowniki, chodzi o siłowniki, mają bardzo dobre jakości siłowniki hydrauliczne. Nie to co w Fenlandzie, bo w Fenlandzie są no niestety trochę słabsze, to puszczają już nawet teraz, a zobaczcie. Tyle lat siłownik, tylko piasek, nic więcej, nawet nie jest spocony, nie? No tutaj puścił, właśnie tutaj puścił, niestety jeden puścił, o tutaj. Trzeba będzie zrobić uszczelniacze, ale to już nie w tym sezonie, bo jest trochę do takich poprawek, ani w tym roku niestety brakuje mi czasu na to wszystko. Najważniejsze jest stół, zamówię nowe rolki. I ten. No i się bierzemy za regenerację tamtych. Także idziemy zobaczyć jak to się robi. Jak to wymyśliłem sobie. I zobaczymy czy to się będzie spisywać. Czy te kamienie dalej będą się wkręcać w te wałki. I rwać. Jak tak to będzie klapa moja po prostu. No. Ja sobie tak po prostu wymyśliłem. Żeby udoskonalić je. Żeby nie było problemu z kamieniami. Także zobaczymy. No, także zobaczcie co się dzieje z wałkami. To są wszystkie gładkie. To są wszystkie gładkie wałki. Między nimi jeszcze są spiralne. Zaraz brat przyniesie. Tak właśnie działają kamienie. Rozrywają je i później wkładają tu ziemniaki. No i uciekają pieniążki. Także zakładamy te rury. Na to nakładamy. Kleimy silikonem, specjalnym klejem dość szczeliwym. O, mamy wałeczki, na które wchodzą drugie. Czekaj, bo lecą. Dobra. Weź tu tego, trzeba cały wóz jechać. Zaraz jedziemy. O, i właśnie tak wygląda. Dobra, zaraz pokładamy. To będzie do regeneracji. Wałeczki uzupełniamy silikonem i one wyglądają tak. Wyglądają teraz jak nówka. Parkowy gość. Ty musisz na szapce. Ty musisz na szapce. YouTube'a byś nagrywał? Aha.
A nie, tam jest mięta, no to ty załóż. Czemu ty mnie założyłeś? No to stare. Jakie stare? To jest nowe. Przedałem tą kowinowe. Z karton. No ale założyłem lepsze, jakieś no, metalowe to... budowie. Piasek czy coś, to nie będzie ktoś. Ja chcesz. No, żeby było dobrze. Nie wiem jak tam było, to nie mam pojęcia. Thank you.